Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję wyjątkowej kamery firmy Panasonic. Mowa tutaj o modelu HXA500, czyli kamerze, którą zakładamy na siebie i możemy filmować nawet w rozdzielczości 4K. Cena takiej kamery to jakieś 1600 zł, więc na jej możliwości naprawdę cena dość przyzwoita. Za chwilkę zobaczcie ją sobie dokładnie, jak to wszystko działa, oraz zobaczcie też filmy testowe. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, przyjrzyjmy się teraz tej niesamowitej kamerce. Jak widzicie, składa się ona praktycznie z kilku części. Najbardziej przydatnym elementem do noszenia na sobie jest taka właśnie regulowana opaska na głowę. Możemy ją tutaj odbezpieczyć, rozszerzyć bądź ściśnić i zablokować, tak żeby dobrze trzymała się po prostu na naszej głowie. I tutaj mamy miejsce na samą kamerę. Możemy sobie to regulować w kilku płaszczyznach, tak więc dopasujemy kąt patrzenia kamery do naszych potrzeb. I to jest naprawdę całkiem fajny element. Natomiast sama kamera to tak naprawdę dwie części. Obiektyw, który łączy się z bazą poprzez taki elastyczny, zabezpieczony przewód, i sama baza, w której oczywiście jest bateria. Poza baterią mamy także miejsce na kartę microSD oraz miejsce na podłączenie kabla do ładowania i do zgrywania danych. Jest to jedna opcja, żeby naładować baterię wewnętrzną tej kamerki. Więc jeśli chodzi o sam ten element, waży zaledwie jakieś 30 parę gram, więc nie jest ciężki. Ta część waży ponad 100 gram, więc już troszeczkę ją czuć, ale ją zawsze sobie gdzieś przypinamy. Zobaczcie, mamy tutaj oczywiście też mikrofon, sam obiektyw, logo Panasonica 4K, które też jest podpowiedzią, jak tą kamerę sobie ustawić, żeby po prostu nie nagrywała nam do góry nogami i tak, żeby głośnik był przy naszej twarzy. Więc orientujemy to sobie, wkładamy i nam klika, i jesteśmy gotowi do nagrywania. Jeśli chodzi o jakość wykonania, wszystko jest świetne. To wydaje się być bardzo wytrzymały obiektyw, także dobrze zrobiony. Najmniej wytrzymała wydaje mi się ta część na głowę, ponieważ jest to tylko plastik i trochę tutaj metalu. Natomiast sprawdza się jak najbardziej. Bardzo porządnie wykonana jest też ta baza. Teraz, moi drodzy, przyjrzymy się funkcjom, których jest naprawdę sporo. Uruchamiamy. Jak widzicie, wyświetlacz pokazuje nam to, co widzi nasza kamera. Tak więc przyciski, włącznik, wyłącznik, to chyba oczywiste. Przycisk nagrywania i wycofywania się z menu oraz joystick powodujący kilka ciekawych funkcji oraz samo wejście do menu. Zobaczcie, na ekranie, na tym wyświetlaczu, co prawda nie jest duży, ale mamy podstawowe informacje, stopień naładowania baterii, czy nagrywamy, czy nie nagrywamy, jaki mamy tryb. Czy jest łączność Wi-Fi, czy jest karta pamięci, czas nagrywania, czyli takie podstawowe przydatne rzeczy. Możemy też sprawdzić sobie, jaki tryb mamy ustawiony teraz. Możemy połączyć kamerę z naszym smartfonem, żebyśmy mieli bezpośredni podgląd też na smartfonie. Jeśli wejdziemy w samo menu, mamy naprawdę sporo funkcji. Ustawienia Wi-Fi, Record Setup, to mamy naprawdę sporo, ponieważ zobaczcie. Recording mode, mamy normalne fotografowanie, tryb slow motion, nagrywanie w pętli oraz zdjęcia. Zdjęcia wychodzą słabe, ale to jest kamera, jakby nie była ani aparat, więc nie ma co się tym przejmować. W normal shooting możemy sobie wybrać rozdzielczość aż do 4K w 25 klatkach, 50 klatek rozdzielczość Full HD, Full HD 25 klatek, 50 klatek rozdzielczości HD, mniejsza ilość klatek w HD oraz jeszcze mniejsza rozdzielczość. Takie małe pliki. Możemy także włączyć opóźniony start, a także ustawić szerokość patrzenia obiektywu, albo jest to szerokokątny, albo standardowy. Natomiast wchodząc w slow motion, zobaczcie, co my tutaj mamy. W zależności od rozdzielczości będzie to slow motion bez dźwięku. W 50 klatkach i rozdzielczości Full HD, 100 klatkach i rozdzielczości HD oraz najniższej rozdzielczości, ale aż 200 klatkach. Wtedy wszystko naprawdę wygląda bardzo fajnie. Nagrywanie w pętli oczywiście powoduje, że jeśli zapełni nam się karta pamięci, to będziemy mieli ten materiał nadpisywany. Jeśli chodzi o zdjęcia,
to maksymalnie mamy 16,3 megapiksela. Jednak tak jak mówiłem, te zdjęcia jakościowo nie powalają. W setupie mamy dużo fajnych, przydatnych rzeczy. Data, zegar, ustawienie automatycznego wygaszania się tego ekranu w czasie nagrywania, co oczywiście pozwala zaoszczędzić energię oraz takie automatyczne oszczędzanie energii. Następnie jasność wyświetlacza, dźwięki, które nas informują też o różnych rzeczach. Ja akurat ich nie lubię, więc wyłączyłem. Zresetowanie ustawień oraz formatowanie karty. Następnie wersja, aktualizacja oprogramowania, reset oraz języki. Polskiego niestety nie ma, za to mamy angielski. To by było na tyle, jeśli chodzi o to menu. Myślę, że jest naprawdę rozbudowane i ciekawe. Czas, moi drodzy, jeszcze pokazać, jak to wygląda w praktyce. Więc jeśli już mamy przygotowaną kamerkę, tą część na głowę, to pora jeszcze sobie zadbać o tą bazę. Dostępnych mamy wiele akcesoriów. Ja do testów dostałem chociażby jeszcze do samej tej kamerki taki uchwyt z żabką, który kosztuje jakieś tam 80 zł, oraz też taki wielozadaniowy uchwyt do samej bazy, dzięki czemu możemy ją przypiąć sobie do paska, do ramy roweru i tak dalej. Także mamy dużo więcej gadżetów do samej kamery. Można na przykład przypiąć ją sobie do roweru bez problemu. I podstawowa rzecz, to co mamy w komplecie, to jest taki futerał z rzepem, na przykład na ramię. Zakładamy sobie to, tak żeby nam się wygodnie sterowało tymi wszystkimi przyciskami. Zakładamy też samą kamerkę i jesteśmy już gotowi do nagrywania. Możemy ją sobie wyregulować, wtedy tylko odpalamy nagrywanie i już nasz materiał się nagrywa. Tak więc zasada działania, obsługa tego jest bardzo prosta. Można też to zrobić ze smartfona, dlatego możliwości jest naprawdę wiele.
I moi drodzy, moim zdaniem Panasonic HX-A500 naprawdę bardzo ciekawy sprzęt, ponieważ nagrywa bardzo dobrej jakości filmy, tak Full HD, no i całkiem niezłe w 4K, ale oczywiście 4K nie każdy z nas może się nacieszyć, ponieważ trzeba mieć jeszcze odpowiedni telewizor czy monitor, żeby tą rozdzielczość w pełni doświadczyć i zobaczyć. Natomiast kamerka ta potrafi się sprawdzić tak w roli kamery takiej normalnej do nagrywania chociażby recenzji. No oczywiście do użytku domowego też, jeśli nagramy jakieś rodzinne uroczystości, czy po prostu filmujemy swoje spacery, nie ma z tym żadnego problemu. A jeśli chcemy, może posłużyć także jako kamera sportowa. Mamy bardzo dużo akcesoriów, możliwości przypięcia, zamontowania jej do różnych rzeczy, do ramy roweru, do kasku, do czego tylko chcemy. Tak więc naprawdę mamy dwie kamery w jednej, urządzenie bardzo uniwersalne, moim zdaniem warte swojej ceny. Tego typu kamery udowadniają nam też, że technologia powoli zbliża się już do filmów science fiction i będziemy w następnych latach widzieli coraz bardziej wymyślne i coraz bardziej niesamowite urządzenia. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!